ale mam mójce. Cześć i czołem wszyscy widzowie, którzy nie mają subskrypcji. Tak, ci co nie mają subskrypcji, to tym się to na pewno nie wyświetli, bo wy nie jesteście powiadamiani o tym, że wchodzą takie filmiki tak na szybko z łowisk. No a ci co mają subskrypcję i dzwoneczek kliknięty, no ci mają informację, że nadajemy na żywo. Słuchajcie, dzisiaj jesteśmy koło hoteliku. W sumie to chcieliśmy zacząć nakręcać film na Żabim Kruku, ale tam jest totalna lipa, totalna. Tutaj ja nie powiem, żeby było dużo lepiej. Natomiast no ja małego sondacza mam. Tak, tak, będzie z tego film. Tam Leszek próbuje szczęścia. Leszek ostatnio na debacie urodzinowej wygrał wędkę na Morskiej TV, więc spoko. Tutaj mamy Arek. Łowi, tak, jak tam Wiktor Katana ze swoim synem. O, to może zbliżymy, bo to warto takie rzeczy pokazywać. Jest Wiktor, jest jego syn. Chyba już syn troszeczkę znużony, bo to już któraś godzina. A tam jest Filip, który chyba nie jest znużony. Filip, jak? Nie wiem. Filip dzisiaj dostał nową wędkę. Cześć, 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 witam wszystkim. Podchodzę do Arka. Arek nam tutaj tu dzisiaj wytłumaczy, bo Arek ma też nowy sprzęt. Areku, ta wędka widziała już wodę? Wodę tak. Wodę widziała, tak, sprzęt okoniowy, jeszcze okonia nie widziała. Póki co sandacze i to takie wielkości śledzia. Aha. Ale sprzęcik budżetowy, ale daje radę. Big Slate od Mikado. 198 cm, 1,7 grama. Mhm. Taka mięciutka. Mięciutka. Mięciutka wędka także. Może być, coś takiego pewnie. Weź właśnie rzuć, jak to wygląda, zobaczymy. To leci jak petarda, zobacz. Bardzo dobrze, no i zobaczymy jeszcze do Filipa. Słuchajcie, jeżeli chodzi o rybki, to chyba no teraz na live, no by musiało być szczęście, żeby jakaś rybka walnęła. Są małe sandacze, ale to nie ma jakiejś petardy dużej. Będzie z tego film, bo był dron nawet. I będzie fajnie. No ale mamy też Filipa. Filip, jak ci się łowi nowym sprzętem dostanym od patronów? Fajnie, daleko się zarzuca. No ale jeszcze nic mi nie wzięło. Nic ci nie wzięło. Ty, a dasz radę walnąć o to na brzeże z drugiej strony? Może. Ciężarkiem 5 gramów? Na dropshocie? Nie wiem, jak rzucam tak pół metra, jestem od tego czegoś. No, tego nabrzeża, tego pirsu. No. No i ma też, zobaczcie, Black Rock, kołowrotek. No to jest właśnie prezent od patronów. Filip też łowi, nie siedzi przy kompie, nie gra w gry akurat teraz, bo tak to sobie też lubi pyknąć, nie powie, nie? Dobra, spróbujemy zarzuć, okej? No wiatr jest, pewnie to słychać w mikrofonach. I... O ty, przywalił! Skubany, dobrze, dobrze. No i dobrze, i idzie. Co teraz jeszcze? Fajny ten, mógłbyś zakręć tą kołowrotkę? Fajnie chodzi, no, mięciutko. No a Filip ma Jacksona o wymownej nazwie. Co to jest za model? Dziki koń. Dziki koń! A Filip w ogóle mówi, że dzisiaj ten dziki koń nie dostaje czego? Siana. Siana nie dostanie takiego zwykłego siana, wiecie, bo konie to jedzą też sianą, nie? Przecież. Bo nie zasłużył, nie? Nie zasłużył, nic nie było. Nic nie było. No właśnie, właśnie, ale to dzisiaj taka kurde, nie wiem, słuchajcie, presja wędkarska jest ogromna tutaj na tym odcinku wody. W zasadzie wędkarz przy wędkarzu teraz część się zmyła, bo chyba morale im spadły. Pokażemy to. O. Tam Lech łowi. Tam mamy też kolegę. Tam na tej kładce, zobaczcie, byliśmy. Też ktoś teraz łowi. Natomiast myśmy tam z Filipem byli i totalna masakra. Tam jest Wiktor z synem. Zobaczcie, tam siedzi łepek i normalnie kulki wrzuca, nęci wszystko. Pewnie jakiś białoryb. I tam jest jeszcze paru łebków. I wam powiem szczerze, że to co jest teraz, to jest nic w porównaniu z tym co było. Było jakieś 2 godziny temu. 2 godziny temu tutaj było ciasno. Tutaj można było się plątać. Zresztą ja to się też splątałem. Dalej, Malbork pozdrawia. Widzicie, no Sławek z Malborka jest. Mariusz Balicki, Jacek jest, Krzysztof.
Bardzo fajnie, że jesteście z nami. Dajcie łapkę w górę dla zasięgu, mi to się niesie. Będzie z tego film w sobotę, taki dosyć fajny, myślę, że z dronem zrobimy. Natomiast siedzimy dzisiaj tutaj do upadłego, żeby ta ryba była, nie? Żeby ta ryba była na filmie. Oprócz tego mojego sandacza, którego złowiłem jakąś godzinę temu, dwie, no to nic nie ma. O, Toruń pozdrawia. Cześć, Tomek. No. Oczywiście apel, bo teraz już to będę powtarzać na każdym filmie, o te subskrypcje. Słuchajcie, jak zacząłem powtarzać, na debacie zacząłem gadać o subskrypcjach, to wpadło chyba 14 subskrypcji. Yeah, to jest masakra, 14 subskrypcji na jednym filmie. To jest naprawdę dużo. Uwierzcie mi, 70% ludzi, która subskrybuje tutaj ten nasz kanał, ogląda go namiętnie, to w ogóle nie subskrybuje. Cześć Leszek, już dajesz za wygraną. Tak, no niestety. To do zobaczenia na debacie. Cześć. No i tutaj czekamy, aż Arek coś złowi, nie wiem, Arek. Łapa mi już zamarza, słuchaj, tak musisz, wiesz, musisz mi oszczędzać. Mi też trochę, ale... Ale zaczyna... Nie poddajemy się, walczymy do końca. Tak, walczymy do końca, w ogóle zaczęło się robić fajnie, bo komórka dosyć mocno to rozjaśnia, ale widać, że już, zobaczcie, się tutaj zapalają światła i się robią te fajne smugi, tak naprawdę, naprawdę przyzwoita rzecz. Na co łowimy? Słuchajcie, no ja mam tą wędkę Conger Sito Air. Piękna sztuka, wam powiem, kurde, naprawdę robi robotę. To akurat jest wędka Jarka Rusaka, ale ja mam tą samą. Co, Jarek znowu coś urwał? Nie. Nie, tutaj ma, zobaczymy. Jarek poszedł do żabki, poszedł. To jest skubany. Zobaczcie, Jarek łowi na coś takiego. Jarek poszedł do sponsora, czyli znaczy, że Jarek poszedł do żaby, nie? Zresztą Jarek idzie, za chwilę go spytamy co i jak. Ja już, słuchajcie, naprawdę takie oto dziwne rzeczy zakładam. Ta sama wędka Conger Sito Air. Jarek był u sponsora, ale żeby był u sponsora tak daleko, mamy tutaj sponsora bliżej. Oczywiście, kto nas ogląda, to wie, że to chodzi o żabkę. Żabka nas sponsoruje, tak, oczywiście, to jest sponsor globalny. Coś takiego jak Biedronka, reprezentację Polski sponsoruje. To my mamy żabkę. Łożą na nas taki hajs, że ho, ho jeszcze trochę. No i teraz tak, zapytamy się. Ty byłeś u sponsora? A szczegółów raczej nie chcecie znać. Dobra, słuchaj, no i powiedz, bo tutaj będziemy dzisiaj do upadłego, tak mówię, live'a właśnie trzepiemy. Warto tutaj jeszcze być? Warto, na pewno, zależy od pory roku, nie? Jeszcze zobaczymy do ciemnego. Chwilę później. To moja. Nie mamy do stracenia. Aha. No tak, jak już... Cokolwiek się zdarzyło? Nie. Wiaterek się robi, nie? Przed chwilą nie było wiaterku, teraz jest. No i opowiadaj coś o tej miejscówce, powiedz, bo tutaj Pink Perch chwali tą miejscówkę, ale chyba przereklamowana, co? Wiesz co, to zależy od dnia, nie? Rzeczywiście, być może jakoś tam wieczorami, nocą, być może to konie jakoś startują, zobaczymy zaraz. Nie jest powiedziane, że nie, jakieś tam pojedyncze sztuki. Pływałem, no jakąś fajną rybę miał Wiktor jakiś tam na chodę. No właśnie, nie dał rady wyciągnąć, naprawdę kobyła była, ale to myślisz, że to jest chyba sandacz, co? Większy sandacz jakiś. Tak, no. Może jakiś przyłup kluczowy i większy lesz, ale prawdopodobnie sandacz tutaj jakiś jest trochę większy. Dobra, nie chcesz zmienić sposobu łowienia dzisiaj cały czas? Nie wiem, kurczę, bo próbowałem tym Texas Rigiem, ale tam jeszcze gorzej było. Mhm. Tutaj jakieś tam dygnięcia są, ale od dłuższego czasu właściwie nic się nie odzywa. Nie wiem, być może, znaczy tak, duża presja na pewno tutaj. Mhm. Być może ten dropshot jest bardzo opatrzony, te ryby widziały już chyba wszystkie przynęty możliwe. To też na pewno ma znaczenie, woda też nie jest najczystsza. Zobaczymy zaraz do ciemnego, może coś się ruszy, idę tam spróbować jeszcze. Okej. No i nasz czarny koń dzisiejszego live'a, bo ja cały czas liczę na to, że ty coś wyciągniesz, nie? Ja też. Wszyscy liczymy na to, że coś wyciągniemy. A to taki chlup, a to kaczka będzie, zobaczcie. Spróbowałem dzisiaj troszeczkę inaczej też, bo i takie mandulki i jakaś mucha, ale niestety na czaburaczce pod nie za bardzo, jest jednak brudne dno, jakieś trochę roślin, trochę liści i to jednak haczy za mocno, więc... Wróciłem do dropshotu, tak jak wszyscy. Dobra, ja wam jeszcze coś powiem.
taki może lifehack będzie trochę. Przyłączę się tylko na siebie, pyk, o, niestety. Słuchajcie, bo my to łowimy na tych wodach spółdzielni troć już od jakiegoś dłuższego czasu i nigdy nie było z tym problemu, robiliśmy wpłatę 15 zł na dzień, nie? No ale jak przyjeżdżamy tutaj raz na jakiś czas, no to spoko. Natomiast od 3 tygodni policja, która tutaj sprawdza to, czy mamy kartę wędkarską, bo wystarczy mieć kartę wędkarską i tą opłatę 15 zł, nie trzeba mieć znaczków PZW, tak zwana biała karta wędkarska, to od jakichś 3 tygodni policja zaczyna sprawdzać, już się wam przyłączy, zaczyna sprawdzać takie oto kartki. Zobaczcie, trzeba sobie taką kartkę druknąć, rejestr połowu ryb, wypełnić i to w zasadzie wszystko. Tutaj zobaczcie, mamy tutaj, o ja tu chyba nie wypełniłem, powinienem wpisać datę, tu u góry całkiem, o tutaj data, to wtedy to jest ok. I oni, słuchajcie, dzisiaj rano tutaj byli, przetrzepali całą tutaj tą furę ludzi, było ponad 50 wędkarzy i w zasadzie tylko się pytali, czy jest ta kartka, czyli PAL 6, czy ktoś ma zapłacone do 15 zł, czy nie, czy ma rejestr. Jak nie masz rejestru, 50 zł. Tydy, takie buty, nie? Także słuchajcie, taka trochę nowość, żeby trzeba mieć ten rejestr tutaj na tych wodach. Do tej pory może też go trzeba było mieć, natomiast jak przypływali albo kontrolowali, no to się pytali, no wiecie, czy mamy ewentualnie kartę wędkarską, no i czy mamy tą opłatę, tą 15 zł, jeżeli na dobę, a jeżeli na dłużej, no to wiecie, no trzeba było mieć inną. O, ale co, Jarek, coś się zerwał znowu. Zerwałeś? O, to idziemy zobaczyć. Ciekawy przyłów Jarka. Zaraz zobaczymy, coś to będzie. Chodź, Filip, zobaczy. Proszę bardzo. O ty. I to żyje? Tak. Krabu, krewetka. Patrz. A weź to postaw tak na czymś takim, żeby było kontrastowe, wiesz? O. A on może bez wody żyć? Wiesz co, zaraz go z powrotem puścimy. Czerwony blister? Tak. Ile dzisiejszy? Ty, a to smaczne jest? Na pewno, tylko mięso jest rekordna woda. No i też woda była tutaj wcześniej, teraz już się cofnęła, nie? Tak. To tak znacznie. Kurczę. No i tak, wszyscy chwalą tą miejscówkę, ten hotelik. Tam jest jakiś dołek, Pink Perch o tym mówił. U nas zresztą też na filmie. Natomiast ja nie wiem, czy to jest aż takie dobre. Według mnie to jest trochę przereklamowane trochę, nie? Dobra, no to słuchajcie. Mniej więcej to tyle. No to widzicie, krabika żeśmy złowili. O, hip hip hurra. Jest, bym powiedział, jest coś żywego na tym filmie. Oprócz nas, starych wyjedaczy. Jeżeli chodzi o zlot morskiej ekipy, to naprawdę fajnie się to udało. Było dużo ludzi. Dużo piątek przybitych, dużo ludzi, których gdzieś tam widuję na czacie i oni się pojawili. Będzie z tego film, natomiast nie wszystkich nagrywałem z kamerki, bo powiem wam, że chyba jednak szwankuje karta pamięci. No bo wiecie, że to już jest któraś moja GoPro i za każdym razem te GoPro zaczynają robić taki dziwny myk. Ja wam to pokażę, może to będzie widać. Już myślałem, że ktoś coś złowił. O, jak sobie bierzemy, żeby sprawdzić, jakie filmy mamy. Ciach, o teraz przestawiłem, zobaczcie, mamy coś takiego. Widzicie, to wideo się źle nagrało. Lecimy, to się źle nagrało. Patrzcie, widzicie to? Same źle nagrane wideo. Tutaj mamy też źle nagrane wideo. Tu też. I zobaczcie, co z tego, że mamy fajne myki. Czasami się zdarzają jakieś rybki fajne. Jak to się po prostu nie nagrywa. Jak macie jakiś pomysł na to, no to dajcie mi znać, bo to jest jakaś tragedia. No i zaczyna być powoli ciemno, także przestaję gadać. Zaczynamy łowić. No bo wygląda to wszystko optymistycznie, nie? Powinny się te sandacze ruszyć. No i będzie film z tego w sobotę, z dronem, ze wszystkim. Będzie dobrze. O ile tą GoPro uruchomię w miarę sensownie, nie? Hej.